Witajcie kochani na kanale Kociara Mruczka. Po tej stronie Agnieszka. Witajcie na tym vlogu książkowym na mojej pierwszej recenzji. Będę mówiła o książce niezmiernie wciągającej. Tą książką jest Kółko się pani urwało Jacka Galińskiego. Tematyka kryminalna, a dokładnie komedia kryminalna. Główną bohaterką jest emerytka pani Zofia Wilkońska, która z nieodłącznym wózeczkiem zakupowym chodzi. Jest bohaterką irytującą, ale wielce ciekawą, wciągającą. Akcja tej książki zaczyna się, kiedy pani Zofia wraca z zakupów, gdzie pojechała po mięso, ale okazało się, że już zabrakło. Lubi się wtrącać w cudze sprawy, dawać rady, chociaż nie chcą ludzie tych rad. I więc wysiadając z tramwaju, idzie do swojej kamienicy i tam widzi, że włamano się do jej mieszkania. Okradziono ją z pieniędzy, z biżuterii i z cennych dokumentów po jej mężu, a także zdeptano jej pamiątkę cenną, galowy mundur jej męża. Więc zobaczyła, że włamano się do jej domu, że zniszczono jej pamiątkę, wręcz zdeptano ten galowy mundur po jej mężu, zadzwoniła na policję. Odebrał policjant soboszczański. Według pani Zofii nie nadający się do tej sprawy, nie radzący sobie z prawą jej włamania. Więc przyzwała go Borewiczem. Zaczął szukać dowodów przeciwko włamaniu, kto to mógł to włamać się. Chodził na czworakach, sprawdzał, zobaczył, że lusterko jest stłuczone. Powiedział, że to niespotykane jest u złodziei, że złodzieje raczej wolą, żeby było cicho, a nie żeby coś się tłukło. Natomiast znalazł okrągłe odciski. Okazało się, że to są odciski od kuli. Będąc w domu, pani Zofia też poczuła zapach cygar, a ona przecież nie paliła. Powiązała, że odciski tej kuli i jednocześnie smród papierosów będzie to jej sąsiad z tego samego piętra, który palił, pił. Powiedziała to Borewiczowi, ale on, jak to się mówi, nie wziął to pod uwagę. Wrócił na komendę po zgłoszeniu włamania, spisania. Pani Zofia wzięła sprawę w swoje własne ręce. Poszła do tego sąsiada, do mieszkania, bo on mieszkał na tym samym piętrze co ona, i zaczęła szukać swoich rzeczy. Dotykała różnych rzeczy, a znalazła sąsiada, ale on już nie żył, był zabity przez kogoś innego. Zabrała swoje rzeczy, zabrała pieniądze, zabrała biżuterię, ale dokumentów nie odzyskała. Ale też jednocześnie okradła. Później się przestraszyła, że mogą ją połączyć z tym zabójstwem, którego nie zrobiła. Wzięła środki czystości i zaczęła sprzątać, robić porządek u sąsiada. I to był błąd, bo złodziej, który wchodzi, nie robi porządków, a ona robiła i nie wszystkie swoje te odciski starła. Później pojechała na policję, bo została wezwana z tej racji, że brali ją za to, że ona zabiła, że była numer jeden. Ona sama zostaje podejrzaną numer jeden za to, że właśnie była w tym mieszkaniu u tego sąsiada. To sama zaczyna prowadzić śledztwo. Zaczęła na drugi dzień. Przyszedł do jej domu adwokat z drugim panem, żeby podpisała dokumenty, że zrzeka się mieszkania,
i w ogóle tej kamienicy. Ona wzięła swój wózeczek i zaczęła śledzić adwokata i jego pomocnika. Dojechała, jak to się mówi, dojechała do restauracji, gdzie on się spotkał ze swoją żoną i dziećmi i powiedziała żonie, że on ją zdradza i tak dalej. Aż wreszcie, jak to się mówi, ją porwali, zmusili do tego, żeby podpisała. No i zrzekła się praw z kamienicy. Zrobiła to. Okazało się jednak, że za tym wszystkim też stoi jej syn. Ale dalej nie będę już mówiła, co w tej książce jest, bo zachęcam Was, kochani, do przeczytania. Ona jest naprawdę wciągająca i naprawdę nie da się powiedzieć, że kończy się tak, jakby się przewidziało. Końcówka jest w ogóle inna. Fajnie, że też jest druga część, a drugą część przekażę następnym razem. Recenzję zrobię tej książki. Życzę Wam, kochani, miłego wieczoru, miłego dnia. Chcę pozdrowić wszystkich moich subskrybentów, tych i przyszłych. I do zobaczenia do następnego razu. Pa!